Wcześniejsze założenie było takie, że nowy stadion wybuduje inwestor, który kupi Wierchy. Teraz projekt zakłada sprzedaż stadionu Wierchy i wybudowanie z uzyskanych w ten sposób pieniędzy nowego obiektu. Budową miałaby się zająć spółka Park Wodny działająca w imieniu miasta. Doszliśmy do wniosku, że najbardziej skutecznym będzie wariant taki, gdzie nasza spółka wybuduje ten stadion. Nie będziemy polegać na inwestorze zewnętrznym, prywatnym, no bo za duże ryzyko podjęlibyśmy tego, czy ten stadion by powstał w określonym terminie. Naszą spółkę jesteśmy w stanie nadzorować na tyle, że ten stadion rzeczywiście realne jest to, że powstanie w terminie, jaki mamy założony. Czyli do końca 2013 roku. Pieniędzy ze sprzedaży Wierchów miasto wybuduje płytę boiska i jedną trybunę. Jeśli w kasie zostanie coś jeszcze, być może wystarczy też na oświetlenie. Pieniądze na drugą trybunę będą pochodziły z podatków od właściciela obiektu, który powstanie na Wierchach. Nie będzie za to bieżni lekkoatletycznej, na której codziennie biegają sanoczanie, a lokalne szkoły rozgrywają zawody sportowe. Ja jestem bardzo niezadowolona, nie wyobrażam sobie tego. W ogóle nie chodzi tutaj na stadion. Także oprócz nas, znaczy akurat dzisiaj był mecz, także tutaj jest mało ludzi, ale tak około 17, 18, 19 jest naprawdę bardzo dużo ludzi. No odpoczywają, relaksują się, no ja sobie nie wyobrażam. No tym bardziej przyjść z dziećmi, tak? To jest jedyne miejsce, gdzie ja mogę iść pobiegać i przy okazji wziąć sobie dziecko i nie mam problemu, tak? On sobie gra w piłkę, więc... No bo co jeszcze robić, tak? W Sanoku, czy szkoły faktycznie organizują tutaj zawody? Często są, nawet chyba wczoraj jakieś tutaj były zawody, wcześniej też. Także dla mnie absolutnie, ja jestem przeciwna. Ja tak samo, przeciwna jestem temu. Bardzo kiepski pomysł. Bo nie będę miał gdzie biegać. To jest raz. No myślę, że szkoda. To przecież jest stadion, który jest tutaj już jakiś czas, prawda? No i wszystko zależy, co by było tam. No dla mnie na dzień dzisiejszy dowiaduje się to pierwszy raz od Państwa. Zły pomysł i jak najbardziej nie. Bieżnię lekkoatletyczną miasto chce wybudować na terenach miejskich w Olchowcach. Terenów rekreacyjnych z możliwością wykorzystania sportowego na Olchowcach mamy mnóstwo. Dzisiaj one zarastają krzakami, chcemy je uporządkować i to są tereny miejskie, chcemy je uporządkować i tam właśnie chcemy wybudować bieżnię. Niewykluczone też, że wykorzystamy do tego boisko, które jest przy policji, które dzisiaj, no, na którym się dzisiaj nic nie dzieje, ono jest w ogóle nieużytkowane, jest używane jako plac po prostu, w związku z czym chcielibyśmy, żeby tam też jakieś życie było. Zresztą to boisko będzie w najbliższym czasie się przekazane miastu i chciałbym, żeby do czasu zainwestowania tego terenu mogło być użytkowane jako boisko treningowe dla Stali Sanok. Inwestor, który kupi Wierchy, będzie mógł rozpocząć zagospodarowanie obiektu wiosną 2014 roku. Do końca 2013 piłkarze Stali Sanok będą mogli korzystać z miejskiego boiska. W tym czasie liczymy na to, że inwestor zakończy proces projektowy i uzyska wszelkie wymagane pozwolenia i będzie mógł rozpocząć budowę wiosną 2014. No nie chcielibyśmy, żeby tak się wydarzyło. Wszystko się może wydarzyć. No to jest długi okres czasu, napięte terminy, więc wszystko może się wydarzyć. Nie chcę dzisiaj zapewniać, że na pewno tak nie będzie. W wielu miastach te poślizgi wystąpiły i to niekoniecznie w niskich ligach, w jakich gra Stal Sanok, ale także w ekstraklasie, czego przykładem jest Górnik Zabrze chociażby teraz, że budowa stadionu niestety się przedłużyła. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jakie mogą czekać nas trudności. My natomiast ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, żeby ten stadion był czynny od wiosny sezonu 2013-2014, żeby Stal Sanok mogła się przenieść. 11 czerwca minął termin przetargu na sprzedaż Wierchów. Do tej pory nie zgłosił się żaden inwestor. Przetarg będzie ogłoszony powtórnie. Nowy termin nie jest jeszcze znany.